temu, że mamy od 12 lat Instytut Konfucjusza w Opolu, możemy obchodzić dwa razy nowy rok. I tutaj jest nam dzisiaj tą okazję. Serdecznie witam naszych dostojnych gości z Chin. To fajnie, już za chwilę usłyszą Państwo utwór zatytułowany Górski Prakosz, który jest przedstawieniem niezłomnej siły życiowej wykonujących ciężką fizyczną pracę ludzi. Chciałbym tutaj przekazać wszystkim Państwu najszczersze pozdrowienia i najlepsze życzenia. Podkreślam, że to powstanie Instytutu Konfucjusza miało miejsce i było wsparte wysiłkiem wielu ludzi, zarówno ze strony chińskiej, jak i ze strony naszego opolskiego środowiska. Ze strony chińskiej chciałbym przywołać nazwisko pana rektora Politechniki Pekińskiej, pana rektora Wan Shufa, który bardzo wiele wniósł w rozwój Instytutu, panią Wu, której nazwiska do końca nie potrafię wypowiedzieć, ale jej zasługi dla rozwoju ze strony chińskiej były bardzo wielkie. Również z naszej strony pan marszałek Sebesta, świętej pamięci pan rektor Pukiendorf. To są osoby, które w tym miejscu należy przywołać i podkreślić ich wkład w rozwój i funkcjonowanie Instytutu.